Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, to jest Tilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnej gierki z H1Z1. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie odcinek dosyć ciekawy, tak więc zaczynamy oczywiście od shredowania kilku rzeczy i włączamy, wbijamy już się do gierki, ponieważ graczy jest tu 42, więc gierka prawdopodobnie rozpocznie się do, no tak jak tutaj już jest napisane, do 30 sekund, tak więc zapraszam was do oglądania, jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę, bla. Dobra, nieważne, walić wszystkie łapki, mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie wam się fajnie oglądało i zostaniecie oczywiście ze mną do końca, okej. Zrobiliśmy sobie ten, nie wiem co tam przypadkowo usunął, mam bandaż, mam 5 gaz. Gramy teraz o dziwo postacią kobiety, co się zbugowało w ogóle w H1Z1. A ostatnio czytałem u pro playersów, że podobno postać kobiety ma trochę inne, mniejsze hitboxy, czyli mniejszą możliwość trafienia w nas jako kobietę niż facet. Więc można powiedzieć, że Stilgar, prawda, chce być lepszym graczem i próbował grać kobietą. No ale ja jestem zdania, że każdy powinien mieć równouprawnienie, więc hitboxy kobiety pewnie i tak są takie same, więc nie ma znaczenia. A że tego zmienić nie można. Widzę, że kobieta tutaj mądra, bo bez spadochronu w ogóle leci. Naprawiło się, dziękuję. Tak więc zaczynamy gierkę. Zapraszam was do oglądania. Miejmy nadzieję, że dzisiaj przeżyjemy do samego końca i będą jakieś ciekawe walki o czołówkę. Tak więc dobra, wbijamy do gierki i zaczynamy, moi drodzy. Przy okazji ogłoszenia parafialne, póki mam jeszcze troszeczkę czasu, pójdę sobie na te wieżowce, bo po prostu uwielbiam te miejsca. Zacznę może wyjątkowo od góry, o ile uda mi się wylądować, a myślę, że tak. Pięknie, pięknie. Wow, aż mnie zbugowało. Aż byłem. O, pięknie. Dobra, to więc na początku ogłoszenia parafialne, moi drodzowie, chodzi o to, że chciałbym zacząć nową serię na moim kanale, seria, która będzie się nazywała Gierki Dzieciństwa i jak sama nazwa wskazuje, będzie o gierkach z mojego dzieciństwa. Nie chciałbym z tego robić żadnej serii jako taką, może jakiejś recenzjowej czy tym podobnej, bardziej chciałbym się skupić na gierce, na takiej formie miłej dla was do po prostu słuchania, oglądania, czyli do takiej bardziej formy, można powiedzieć, typowo włączę sobie tą gierkę, włączę sobie tę gierkę właśnie i wtedy razem ja będę grał, będę o niej mówił, jak to dawno było, jak ja się dawno w tych gierek czułem, jak ja się dawno z tymi gierkami czułem, jak to się dawno grało i tak dalej, a jak jest teraz. Tak więc mam nadzieję, że taka, tego typu seria wam się jak najbardziej spodoba. Coś innego, coś nowego, myślę, że będzie dosyć ciekawie, nie wiem jak tutaj mam wejść w ogóle. A tutaj są drzwi, Jezusicko, trochę niebezpiecznie, powiem szczerze, ale czego się nie robi dla kasku motocyklowego. Dobra, tam widzę. Czy tam był gracz? Nie wiem. Tam sobie głośniej grę, bo na razie nic, a nic nie słyszę. Mamy shotgun, który jest strasznie znerfiony i aktualnie mówiąc słabo działa. Zmienimy sobie tylko i wyłącznie skórkę na hełm, bo jest swagowa i w ogóle. No i dobra. Na razie jest cudmiot i orzeszki, bo jesteśmy troszeczkę daleko od innych, ale z drugiej strony ja bym oczywiście osobiście wolał jednak z kimś powalczyć. Założymy sobie gazę. Dajcie mi 5 sekund, muszę tylko wejść na... O, a akurat tego nie widzicie nawet, to bardzo dobrze. Podgłośnić wam gierkę, bo jak widzę na razie to jest trochę... Uwaga! Powinno być spoko. Niech sobie i nas inni słyszą, co tam, niech oni podejdą do Stilgara, niech się nauczą walczyć, dobra. Dobra, bo ja tutaj na razie biegam jak jakiś debil, za przeproszeniem. A tutaj nie o to chodzi, żeby stać w miejscu i czuć się bezpieczny, tylko o to, żeby jak najwięcej rzeczy na początku wyfarmić. Od amunicji poczynając i po plecakach, po skrapach, a przede wszystkim po apteczkach i innych. Wiem, że tam był granat, ale go nie biorę. Nie lubię granatów ogólnie mówiąc, na pewno nie tych frag grenade'ów, nawet jeśli mam miejsce na nie. Po prostu nie lubię, po prostu. Więc po prostu mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawiej. Po prostu. Tak jest, Stilgar. Więcej po prostu. Jeszcze więcej. Dobra, lecimy. Idziemy może gdzieś w dół. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Czy ktoś tutaj był? Czy te drzwi były otwarte normalnie? Tak, tam były otwarte, jeśli się nie mylę. Następny plecak. Work boots, to niestety nam nie jest potrzebne. Jeśli byśmy znaleźli tenisówki, tam sneakers, buty, to one są lepsze, ponieważ wtedy najczęściej w świecie szybciej biegam. Przy okazji dużo osób troszeczkę mi też pisze, że Stilgar tutaj narzekałeś, że nie masz amunicji czy coś, że masz mało amunicji, tam miałeś pistolet, dlaczego go nie wziąłeś? To ja już wam wytłumaczę. Ogólnie mówiąc, pistolety z tej grze są tak do dupy, że aż szkoda gadać. No i najczęściej w świecie no, po prostu są bezużyteczne, jeśli by tak... Jak tutaj wejść? Tutaj nie można wejść. Co to za troll od twórców gier? Tutaj... To twórców... Co to ma? Nie wiem. Jakiś troll normalnie, tam nie można wejść. Chodzi o to, że pistolety naprawdę są tutaj do dupy. I naprawdę, że nawet jeśli ja mam te 10 amunicji ostatnich, to wolę szczerze mówiąc biegać z tym shotgunem, niżeli zbierać te pistolety, bo one są naprawdę, naprawdę słabe. W porównaniu do zwykłej AR-ki. No tutaj widzę, że ambitnie. Czy ktoś tutaj jest? Nie ma nikogo i nikogo nie słyszę. Jest cicho jak nie wiem co, co nie? Nic nie słyszę, zero. W tej grze nie ma tupania i mnie to denerwuje. Znaczy jest, ale nie jakby swoje. O, dobra, amunicja. Nie dusisko, ile już mam tej amunicji, to nie, ja mogę na tydzień się gdzieś zakotwiczyć teraz. Zbieram te plecaki, tak jak mówiłem, tych nie ma sensu zbierać. O ja, po co mi tyle amunicji? Gro, proszę, ja potrzebuję teraz auto, jakiegoś spokoju, dobra. Musimy sobie zrobić troszeczkę bandaży.
musimy rozerwać na strzępy kilka pleczaków, bo one bardzo dużo dają kawałków materiałów, których odrobimy sobie właśnie bandaże i tak dalej, i tak dalej. Możemy ich zrobić 6, genialnie. To jest dosyć duża ilość. Mam jeszcze przy okazji do tego dwie apteczki, to jest mała ilość. I 84 graczy pozostało, tak więc zobaczymy, czy będzie ciekawie wreszcie jakaś nutka normalna. Mam nadzieję, że nie jest za głośna, nie za cicha. Że jest po prostu okej. Okay. Tak właśnie tych pistoletów nie ma co brać. A co do gierki nowej serii właśnie na kanale, mam nadzieję, że wam się jak najbardziej spodoba i będzie ona już robiona wkrótce. Wkrótce, czyli myślę, że od następnego lub od następnego tygodnia, bo tak po prostu pasuje. Dlaczego już tam nie idę? Bo nie ma sensu, po prostu chcę już stąd wszystko wyjść. Nie chcę stąd zbierać wszystkiego, widzę, że ktoś tam był. Czy ktoś tam był? Czy mi się wydaje, że jako... Kurde, wtedy się można skryć, to są... Co to w ogóle jest? Jakaś piwnica level Ameryka. Dobra, idziemy. Ja oczywiście się rozglądam jak nie wiem co. Ustawienia, jeśli chodzi o ustawienia, to mam dosyć dobre. Porównane do ostatnich, jest genialne, 60 klatek, wy niestety z tego nie widzicie, bo no, nie mam komputera, który pozwoliłby w takiej jakości nagrywać. Zresztą w ogóle chciałbym strasznie, zbieram teraz, ogólnie mówiąc, oszczędzam na laptop, na studia, który zarazem miałby być moim komputerem do nagrywania i to musiałby być naprawdę dobry komputer, bo chciałbym nagrywać w jak najlepszej jakości. A co teraz widzicie, to jest po prostu bieda. Nie chodzi o to, że ustawienia gierki, bo one chodzą dosyć spoko, ale chodzi tutaj bardziej o ustawienia nagrywania, które są po prostu masakryczne i tak żerają komputer pod każdym względem, że to jest na masakra. Wiem, że tam był plecak, ale już na razie nie potrzebuję nic. Musimy gdzieś zaryzykować, znaleźć jakieś auto. Nie chcę na razie iść po mapkę. Nie chcę włączać mapki, bo po prostu możemy zostać zastrzeleni w 2 sekundy. Nawet nie wiedząc skąd. A ja tak nie chcę umrzeć. Po drugie jestem kobietą, nie strzelajcie do mnie. Dobra, pójdziemy, może gdzieś tutaj się skryjemy za ladę na chwilę. Dobra, jesteśmy w H7. No i Steel Car to ma zawsze szczęście, moi drodzy. Znajdujemy się w bezpiecznej strefie, dokładnie w mieście Cranberry, czyli z angielskiego żurawina. Czyli 72 graczy gdzieś tutaj już jest, tak naprawdę na obrzeżach tego miasta. Więc tutaj niestety czy niestety, ale trzeba się jako tak ochronić. Trzeba tutaj jakoś zacząć, właśnie tutaj widzę, że ktoś był. Bo są drzwi otwarte, a te drzwi normalnie nie są otwarte. Tutaj też widzę, że ktoś był. Jakiś debil. Albo po prostu nie zauważył tego, chyba że już po prostu może jakiś nowy gracz, trochę mało gra. Dlaczego zbieram hełmy? Bo kiedy dostaniemy hełm, to ten hełm się niszczy. Dostaję obrażenia. Patrzcie, ile mam amunicji. 58 nabojów do strzelby. Moi drodzy, to wystarczy na 58 zabić. Wiem, że teraz i tak o wiele słabiej działają te shotguny i wszystko, ale ciągle mam uczucie, że ktoś tu może być. Pusto. Pusto, pięknie, ale tutaj jest miejsce idealne, co nie czujecie tak, ktoś, słyszycie jedne drzwi, już się szykujecie i tylko strzelacie w głowę. Dobra, lecimy dalej, bo tu nie ma co czekać. Ja chcę, żeby te odcinki były ciekawe, a nie żebym wygrywał, bo nie o to mi chodzi, żeby tak naprawdę, moi drodzy, bawić się w znaczeniu wygrywać każdą jedną możliwą grę, bo to naprawdę nie o to w tej grze chodzi, tylko o to, żeby odcinki były fajne, interesujące, ale to, że ja ginę, to też jest czasem interesujące. Czasem nawet o wiele bardziej interesujące niż to, że wygrywam. Założę się, nie powiecie mi, że nie. Mam resztę, plecaki wezmę, ile mam w ogóle miejsca. Plecak prawie zapełniony. Fajny, bo mamy wojskowy, więc jest spoko. On ma 2000 pojemności w porównaniu do 1000 innych. Pójdziemy sobie może od zewnątrz. Wow! Mamy quad, mamy quada. Najgłupsze auto na świecie, ale dalej auto. Auto. Pojazd z napędem na 4 koła w tym przypadku na pewno. Bo to jest Ameryka, tam wszystko na 4 koła. Który jest po prostu fajny. I dlaczego ja jakiś debil za przeproszeniem jeżdżę? O Jezus Maria, nie, nie, nie! Kurde! Jak on nie ginie, kuźwa! No co? Jak te pociski latają? Przecież przez cały czas 22 życia, nie no, on zginął przecież. Nie no, on zginął teraz. Replay sobie włączcie, moi drodzy widzowie. Włączcie sobie replay. Kropka, idealnie w klatę jego celowałem. Wiem, że powinno się celować wyżej w głowę albo coś, ale ja nagrywam i w ogóle. I człowiek wtedy inaczej myśli. Tak bardziej to nie myśli. No ale cóż, no. Tak się zdarza. To jest H1Z1, moi drodzy, i tutaj może być tak po prostu, że jedna gierka wyjdzie, druga wyjdzie, a 100 innych nie wyjdą. Tak więc, no cóż. 123, no dobra, fajnie. 123 graczy, więc idealnie. Praktycznie, można powiedzieć, że zaczniemy gierkę już za chwilę. Zrobimy sobie... Jezusicko, nie przejeżdżać mnie. Więc dosłownie gierkę już za pół minuty, jak się zacznie, więc spoko. Trafiliśmy po prostu idealnie z czasem. Tutaj widzę, że... Kurde, no ja rozumiem, że to jest terenowe auto. Ale żeby to się aż tak wbijało. Kobieta za kółkiem. Okej. Okay. Nie, żebym coś miał, ale mam nadzieję, że żadnej kobiety nie uraziłem.
Mam prawie 8% kobiet mojego kanału to są dziewczyny. Prawie 8%, to jest duży wynik, możecie wierzyć czy nie, ale 7,4 to... Jezus! To jest duży wynik. Dobra, my możemy, idziemy do areny. Yeah, get... Jak to auto? A, on, a to jest to, co na mnie spadło, dobra, rozumiem. Tylko jak ono w ogóle jeszcze jeździ, to ja, tego to ja nie rozumiem. Dobra, dam sobie może jakieś skiny na te ubiory, żeby jakoś bardziej swagowo wyglądać, żebyśmy nie byli jakimiś dobami. A przy okazji mamy Mr. Bag, otworzymy sobie skrzynkę, bang! Skin, school graphic. O, koszulka z czaszką, spoko, wygląda to o wiele fajniej. A, nie mogę teraz, jedu wszystko, bo tak, bo już dałem te storki. Z moimi gaciami anarchistycznymi. Myślę, że to będzie dosyć spoko połączenie. Na później zobaczymy w ogóle. Dobra, za chwilę zobaczę, ile nagrałem, bo szczerze mówiąc nie wiem. Wyłączcie to. Dobra, gdzie mam... O nie. Najgłupsze rozpoczęcie ever. Wiem, wiem, co powiecie. Stilgar, idź w las. Przecież możesz przebiec do jakiegoś miasta, ale możecie mi wierzyć, czy nie? Ja nie chcę robić z tej gry symulatora biegania. Ale znam, że cię i tak zrobię, tak więc spokojnie, co nie? I idealnie! Dlaczego do tej przyczepy? Bo przyczepach najczęściej są bronie. Tak! Cholera jasna, dużo broni. No man, don't shoot me, I love you, I love you. Fuck you, mam 27%. Jak on tak dobrze trafił we mnie? Nie ogarniam niektórych graczy. Twitch, dobra, nie było nic. Jak typek ma Twitch w nazwie, to znaczy, że albo a, hacker, albo b, streamer, który bardzo dobrze gra, lub też nawet profesjonalnie. Możecie mi wierzyć czy nie, ale są również i profesjonalne konkursy. Normalne z Hayden Z1. Gdzie gracie. Na innych. Dosłownie. Coś jak mecze w CS-ie, tylko że w Hayden Z1. I tam na fakcie również i są osoby grające profesjonalnie, lub też półprofesjonalnie, które po prostu w tym siedzą i w tej grze tak nawalają, że ujeny mu wow. Zobaczcie sobie w ogóle na Twitchu. O nie, no 51 gracz, serio. Na Twitchu chociażby takiego Grimza, Grims też jeden, taki dosyć znany streamer, nie najbardziej znany, ale znany dosyć mocno. I on po prostu tak napierdziela tego Hayden Z1, że jak zobaczycie jak on strzela, to on jeden strzał i zabija prawie wszystkich, co nie? Dosłownie. Dobra, gacie anarchistyczne dawać i koszulka z czaszką na górze, dawać, to będzie swego wyglądać. No i to ja rozumiem, czacha, anarchia i tyle. Dobra, pięknie. 82 graczy tutaj można sobie, prawda, wejść, ale nie zmieścimy się. O, nieważne, to jest Hayden Z1, prawda? Przecież tutaj można chodzić przez... O, z tej strony nie mogę przejść. Genialne. Czyli to są specjalne takie drewienka, które nie pozwalają niemiłym dzieciakom, że kiedy wejdziesz, to już stąd nie wyjdziesz. Dobra, stąd akurat wyjdziesz, nieważne. Ale kiedy wejdziesz, to musisz stąd zjechać, ale jakbyś chciał zjeżdżalnią iść do góry, to już nie wejdziesz. Genialne rozwiązanie. Naprawdę. Dobra, może po jakieś auto pójdziemy, zanim się gierka rozpocznie. Właśnie nagrywamy 13 minut, no to myślę, że jeszcze ta gierka chyba, że będzie trwać nowo 5 sekund. Po prostu nienawidzę zaczynać obok tamy. Tam wygrywa ta osoba, która ma najszybsze komputery i tyle, najszybszy komputer na trzecie. Uhu! I taka jest prawda czy nieprawda, ale tak niestety jest. Yeah, shit man! Yo, dobra. Hello police! Głupia policja powinna mi pomóc, a nie. Dobra, tutaj jak widać najlepsi kierowcy jeżdżą. A my sobie lecimy i za gierkę już się rozpocznie za chwilę. Znowu typek z Twitcha. O nie! O, widzę, że ktoś chciał mnie podwieźć, dziękuję ci bardzo. Co z tego, że w prawdziwym życiu straciłabym już prawie, prawda, nogi, żebra, biodra, ręce i życie. Ale ty chciałeś mnie podwieźć. Rozumiem ciebie, dziękuję. To był dobry uczynek, dobra. Meczek zaczyna się za pół minutki. Idziemy sobie gdzieś tam na górę, może jeszcze zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Czemu ja w ogóle mam cienie włączone, skoro podobno mam wyłączone? Jezus Mary, to jest jakiś... To jest tron! I wszyscy próbują wbić, bo to jest kibel. What the fuck? Co to jest? Za 10 sekund. Niech oni sobie siadają, tam jest typek król trona. I zaczynamy gierkę, moi drodzy, zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1 i... już. Już. Pięknie. Dobra. Proszę, byle nie na tamie i byle nie na jakimś zadupiu. Wiecie co? Gdzie jest to F? F. F6. Na zachód. West. Tam. Zrobimy symulator biegania. Ja... Sorry, ale ja nigdy w życiu nie będę zaczynał na tej durnowatej tamie. Nawet jeśli teraz będę musiał przebiec przez pół lasu, a chociaż jak sam widzicie, to jest dosyć blisko. Tamto miasto.
I pomimo tego, że tak naprawdę, no, stety, niestety stracę bardzo, bardzo dużo czasu i pewnie już większość... O cholera, jasna, nie, to jasne, ty idę, co nie? Niech się ten typek to zabiera, bierze to. Po prostu był tutaj szybciej, niestety. Ja po prostu podejdę tam, a następnie podejdziemy tam, do tego miasta. Najczęściej w świecie nienawidzę po prostu tej tamy, dla mnie jest najgłupszy resp chyba w całej grze tak naprawdę, więc o wiele bardziej wolę zaczynać w mieście i pomimo tego, że na przykład teraz zrespiłem się nad tamą i sami widzicie, że do miasta mam daleko, no to teraz naprawdę dużo osób już splądruje to miasto, ale co sami widzieliście w mojej pierwszej gierce, nawet pomimo otwartych drzwi można bardzo często znaleźć jakieś bronie, ponieważ ludzie albo to, albo o tym po prostu zapominają, albo po prostu nie mają plecaków, żeby na przykład zabrać amunicję. To drugie anulujemy, no bo mieli plecaki, nawet tam były plecaki, no ale po prostu mówię, że nieraz ludzie idą i po prostu nie zauważą i biegną dalej. Pójdziemy sobie do przyczepy, bo przyczepy zawsze są spoko i mówiłem pięknie. Tak więc mamy zawsze shotguna, a shotgun zawsze na propsie. No i to by było... Apteczka. Musimy przeładować. H1Z1, rozumiem, ładowanie najważniejsze. Pięknie. Dobra, mamy shotgun, który nam tak naprawdę nic nie daje w tym przypadku. Ale kiedy już... O, pięknie, nawet jeszcze hełm. No nie powiem, no, zaczyna się spoko i tutaj mamy łuk, który nam nic nie daje, tutaj mamy auto, na którym można przebiec, okej. Więc po prostu teraz to nam nic nie daje, jeśli kogokolwiek tutaj spotkamy, to zginiemy z pół kilometra. Tam widzę w ogóle jakieś auto, tam daleko, tutaj gdzie celuję. Mam nadzieję, że ono mnie nie widzi, bo zginę. Albo to jest gracz typu Stilgar, czyli lepiej jeśli kogoś widzieć, to nie go atakować, tylko... Ktoś mnie zauważył, kuźwa. Tylko go ominąć, no, tak więc no. W krzakach nie ma co się kryć, ponieważ z większej odległości te krzaki znikają, a nasza postać, model naszej postaci dalej jest widoczny, więc to po prostu traci sens. Ja tego auta nie słyszę, nie wiem, czy coś się z dźwiękiem stało w mojej grze, czy co? Raz słyszałem tylko jakąś nutkę, kilka razy samolot, no i oczywiście strzały, no ale jako tako to nie słyszę innego. Idziemy do tego miasta, musimy znaleźć sobie jakąś M-kę, musimy znaleźć obowiązkowo plecak, na pewno jakieś apteczki. I inne bajery. Myślę, że to znajdziemy bez problemu. Najgorzej myślę, że będzie jednak z pojazdem, tak więc... To już akurat będzie problem. I oczywiście zawsze muszę się rozglądać. To genialnie się gra z tymi, nie wiem, 200 FPS-ów ma teraz, czy co? Szkoda, że wy tylko widzicie w 30, przepraszam. Kupcie mi komputer, to z miłą chęcią będę nagrywał z najlepszą jakością możliwą. Ale zbieram na komputer, nie ma problemu, moi drodzowie, będzie. Tak naprawdę, tak naprawdę za rok. Prawdopodobnie najszybciej jakaś lepsza jakość w nagrywaniu jakichkolwiek już wtedy gierek. Więc myślę, że warto poczekać, co nie? No a jeśli nie poczekacie, no cóż, no. Zawsze będą jacyś inni nowi widzowie, mam taką chociaż nadzieję, że kanał będzie oczywiście tętnił życiem. Dobra, miejmy nadzieję, że... Tak. Apteczki zawsze ktoś omija, bo tego nie widać. Plecak genialny i to jeszcze militarny, tak więc tym bardziej. Widzę, że typek tutaj jakoś się... Nie chełpił, żeby to wszystko sprawdzić. Dobra, dwa hełmy. Powiem sobie szczerze, że mi starczy. Jeszcze amunicja, shotgun, wszystko. Nic więcej tu nie ma. Dobra. Zamkniemy może drzwi, damy sobie tylko skina na głowę. No po prostu jakiś jest fajniejszy. A przy okazji ten skin daje to, że lepiej widzę. Zobaczcie, jak ten hełm dużo miejsca zajmuje, a teraz jak mało to zajmuje. Fakt faktem, mam ten kapelusz, który w pewnym momencie no naprawdę może przeszkodzić. Ale według mnie chociaż o wiele fajniej się gra z tą maską stracha na wróble. Aniżeli z zwykłym hełmem motocyklowym. Dobra, gramy. 70 graczy zostało, pójdę jeszcze do jakiegoś dwóch, trzech domków. Widzę, że tutaj też ktoś był. No ale takie jest życie, że po prostu tutaj ludzie chodzą, ale no tak. Amunicję to jakoś nie odbierają. Przeładuję sobie, zamknę drzwi. 18 minuta nagrywania. Myślę, że to chyba będzie nasza ostatnia gierka. Niezależnie od tego, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Shotgun. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj też nie ma nic. Tutaj zawsze jest fajne miejsce dosyć, ponieważ po prostu przez okno można zauważyć. Czy jest gdzieś już, nie ma jeszcze strefy, dobra, nieważne. Myślę, że już będzie tutaj gdzieś strefa bezpieczeństwa, ale jeszcze jej nie widzę. Dobra, lecimy. Jak to wszystko wygląda nagrywanie? Dosyć spoko. No tak, teraz tak, albo się modlić, żeby strefa bezpieczeństwa nie gazowania, prawda, bo gdzieś obok nas. Ała, coś mi do oka spadło. Albo B. Znajdźmy szybko auto. Ktoś już się strzela w ogóle. Jakie buty? Sneakers, pięknie. Mamy tenisóweczki, będziemy biegać szybciej. To po prostu czuć, że się biega szybciej. Tam gdzieś był typek. Gdzieś tam kogoś słyszałem. Prawdopodobnie teraz się leczy i za niedługo tam pójdzie wziąć
lód, bo widziałem w ogóle, że w tym samym momencie w ogóle ktoś zginął, więc prawdopodobnie właśnie ktoś kogoś tam zabił. Coś słyszę. Tak cicho, że ledwo, ledwo, ale... Podgłośnię sobie strasznie. Gdzieś tam, dobra, idziemy. AK. To jest AK. To jest takie... Tak cicho to słychać, że w ogóle nie słychać, ale... Po prostu nie mogę sobie pozwolić. O Jezus Maria! No kuźwa, no jak on mnie dostał, no! Serio, sam heada? Ile miał życia? 10? 50? 50? Wiecie co? Może jednak jeszcze następne, może się wierzy czy nie, ale ja w Haydn za jeden dosyć sporo gram. I naprawdę fajnie się strzela, a teraz nie umiem strzelać jak nakrywam. Nie gramy już, moi drodzowie, bo jest ponad 20-minutowe, tak jak mówiłem, 20 minut. Kończymy odcinek. Niestety, niestety, moi drodzowie, wyszło co wyszło. Pierwszy zapowiadał się genialnie, nasz run. Drugi to w ogóle tego nie widzieliście. Trzeci był dosyć spoko. No ale, no, zginęliśmy. Po prostu nie umiem strzelać, nie wiem. Mam już bardzo, bardzo dużo godzin przegranych na H1Z1. Specjalnie gram jeszcze poza odcinkami, żeby jakoś fajnie to wszystko wyszło. No, niestety, niestety, no, nie wychodzi na to. Nie wychodzi na to, moi drodzowie, ja za was to przepraszam, ale mam nadzieję, że i tak odcinek był dosyć ciekawy. Tak więc ja wam życzę miłego dnia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Tylko i wyłącznie, jeśli się podobało. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.